Cześć, witam wszystkich. Dzisiaj sobie powiemy parę słów na temat, co wybrać, kiedy pracujemy w śniegu, czyli rakiety śnieżne czy narty. Pomijając koszty zakupu, bo oczywiście rakiety śnieżne są o wiele tańszym zakupem od nart i butów i oczywiście, jeżeli mówimy o nartach, mam na myśli tutaj skitury, gdzie musimy kupić odpowiednie buty, musimy kupić foki. Można powiedzieć, o wiele więcej sprzętu musimy zaangażować w nasze działanie z nartami w takim terenie, jak my chcemy to robić, czyli w terenie przygodnym, gdzieś tam się poruszać na nieprzygotowanych szlakach, w terenie doraźnym, w lasach, pagórkach. I teraz czym się kierować w doborze tego wszystkiego? Oczywiście, jeżeli mamy dużo otwarte tereny i występują pochyłości terenowe, no to na pewno narty nam dadzą o wiele większą sprawność i szybkość w poruszaniu się w porównaniu do rakiet śnieżnych. No bo rakiety śnieżne po prostu dają nam tą możliwość, że się nie zapadamy w śniegu i poprawiają nam przyczepność poprzez wyposażenie rakiet w odpowiednie agresywne tam takie zadziory czy inne elementy, które uniemożliwiają się ześlizgiwanie nam rakiety śnieżnej, kiedy nawet idziemy po oblodzonej powierzchni gdzieś tam delikatnie na kącie. Żeby takie rzeczy nam robiła narta, no musimy ją wyposażyć w foki. Biorąc pod uwagę proces naszego wyszkolenia odnośnie nart, no to niestety nasze umiejętności muszą być nieporównywalnie wyższe niż do rakiet śnieżnych. Rakiety śnieżne zakładamy, pochodzimy godzinę, dwie, czy tam ewentualnie dzień i już praktycznie jesteśmy fachowcami w pracy z rakietami, czyli odpowiednio szerszy rozstaw stóp, specyficzny chód, czyli ten taki troszkę wydłużony krok, bo z racji tego, że rakieta ma o wiele większą powierzchnię niż ludzka stopa, więc no, musimy się troszkę przystosować. No i to na pewno nam pójdzie o wiele szybciej niż praca na nartach, bo jednak no, w godzinę, dwie ciężko nam będzie opanować tak 100% pracę na nartach. Tu jednak troszkę czasu i wprawy trzeba poświęcić, żeby sobie śmigać na nartach, szczególnie jeszcze jak planujemy zjazdy w jakimś terenie przygodnym. To już w ogóle. Że podsumowując temat, co nam dają narty? Narty, jeżeli mamy odpowiednie umiejętności do nich, dają nam możliwość poruszania się w głębokiej pokrywie śnieżnej. Zdecydowanie się lepiej sprawują na otwartych terenach, czyli tam, gdzie nie trzeba gdzieś mocno zakręcać w lesie, jakieś mocne zakręty, duże poszycie gdzieś tam krzaków, no tam, gdzie wszędzie trzeba ostro manewrować. Jeżeli chodzi o rakiety śnieżne, no to rakiety śnieżne dają nam o wiele większą swobodę. Tu praktycznie idziemy jak stopami, zakręcamy normalnie. Tak samo z transportem. Jednak no, rakieta jest o wiele lżejsza, jest o wiele mniejsza. Bez problemu możemy ją sobie przypiąć do plecaka, poruszać się w terenie, gdzie nie jest wymagane, żebyśmy mieli na sobie jakiś sprzęt, który nam umożliwia lepszą dzielność terenową na śniegu. I w każdej chwili ją sobie zakładamy, ściągamy i jest tańsza, prostsza w eksploatacji i łatwiejsza, jeżeli chodzi o poruszanie się w trudnym terenie. Jeżeli chodzi o narty, kiedy pracujemy w terenie zdecydowanie otwartym, gdzie jeszcze mamy jakieś kąty, gdzie możemy wykorzystać ewidentnie zalety nart, czyli ich prędkość, no to jak najbardziej ok. Plus troszkę dłuższy czas wypracowania naszych umiejętności z jazdą na nartach i jak najbardziej możemy z tego korzystać, że jeżeli ktoś gdzieś się wybiera w teren, gdzie jest wysoka, duża pokrywa śnieżna, teren
już sam musi ocenić, czy ten teren będzie pagórkowaty, otwarty, czy mocno zalesiony, gdzieś tam z jakimiś mocnymi utrudnieniami w krzuny, to jeżeli nie ma umiejętności, nie pracował wcześniej na skiturach, to zdecydowanie odradzam to rozwiązanie, bardziej się namęczy, bardziej się namorduje, że lepiej wejść w rakiety. Rakiety, godzina, dwie ruchu, treningu i wszystko wejdzie już w krew, a jednak z nartami to może się okazać nie takie proste. Bez wcześniejszego treningu raczej jest to trudne. Generalnie zdecydowanie odradzam wychodzenie w teren gdzieś tam już na, tak można powiedzieć, na bojowo, bez wcześniejszego rozpoznania i przygotowania sprzętowego na poziomie nawet wyskoczenia poza dom, gdzieś tam w teren na 2-3 godziny i wypróbowania sobie wszelkiego sprzętu, jakiego mamy, żeby po prostu nie było niespodzianek w terenie, że nie umiem czegoś zrobić, nie umiem czegoś skręcić, nie umiem czegoś zastosować i fajny wypad w teren zamieni się w walkę ze sprzętem, zdenerwowanie, wkurw i to ma być przyjemność, a nie walka ze sprzętem czy sobą. Jeżeli chodzi o testowanie tego sprzętu z saniami, pulkami i ciągnięciem tego gdzieś tam na płaskim czy na kątach, no to po tych kilku dniach tutaj moich testów i wypadów w teren zdecydowanie na tak, tak samo jak i z rakietami śnieżnymi, jak i z nartami. Bez problemu dają radę. Nawet nie dają radę. O wiele lepiej się pracuje z sprzętem, kiedy cały czas mam sanie, na tych saniach mam sprzęt, odciążam moje plecy, całe moje ciało oddycha, nie pocę się i też przy tutaj pracach obozowych, jak zakładamy obozowiska, czy jakiekolwiek inne prace, zawsze mamy to miejsce, gdzie możemy bez problemu odłożyć narzędzie, coś tam przygotowujemy, nie kładziemy tego w śnieg, gdzie jeszcze tam nam wpadnie, zgubimy to i tak dalej. Zawsze te sanie są taką naszą bardzo fajną bazą, gdzie możemy coś odłożyć, nic nam nie zniknie. No, póki co jak najbardziej duży plus. Okej. Dziękuję za uwagę. My się zabieramy do spożywania kawki i naszego śniadania. Do następnego. Na razie.